24 marca II Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Ligonia w Chorzowie świętowało jubileusz 55-lecia. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele świętej Barbary. Następnie uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci udali się do Chorzowskiego Centrum Kultury na dalszą część obchodów. Mam prawdziwą przyjemność w imieniu społeczeństwa i społeczności Chorzowa pogratulować wszystkim osobom tworzącym piękną historię liceum. Dziękuję pedagogom, którzy wychowali i wychowują młode pokolenia w oparciu o wartości patriotyczne, wpływając tym samym nie tylko na rozwój szkoły, ale również na pozytywny wizerunek miasta. Przez te 55 lat szkoła wytworzyła swoją markę i jest rozróżnialna w wielu, wielu szkół w Chorzowie. Myślę, że bardzo pozytywnie. Chciałbym tu w imieniu Rady Miasta, przewodniczącego Rady Miasta, pana Henryka Wieczorka, złożyć serdeczne gratulacje za to osiągnięcie. Dyrektor liceum uhonorowała złotymi odznakami osoby, które współtworzą historię i tradycje szkoły. Jest dla tych, którzy pracują u nas w szkole bardzo długo, więc dla wyróżniających się nauczycieli, dla wyróżniających się pracowników, ale również dla wszystkich przyjaciół, sojuszników szkoły, którzy z życzliwością bardzo do nas podchodzą. I to też jest forma podziękowania. W części artystycznej wystąpili uczniowie placówki oraz Andrzej Lampert, absolwent szkoły. Ludzi związanych z popularnym Ligoniem jest w Chorzowie sporo. Chociażby dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Jerzy Kędziora. To dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pani Małgorzata Grabieńska-Kosior. To pan Waldemar Kosior. To spore grono. To chociażby pan Krzysztof Borowiec, który jest zastępcą komendanta Straży Miejskiej. Uroczystości rocznicowe to także okazja do spotkania z gronem pedagogicznym czy kolegami ze szkolnych lat. To naprawdę dużo wspomnień, dużo radości i bardzo ładny kontakt z ludźmi, którzy ze mną razem do klasy chodzili. Tu od razu widać i te gesty przyjaźni, i uśmiech, przede wszystkim radość ze spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. My mind, I get religion quick, is looking